Gorzowscy licealiści chcą ponownego powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Według nich w mieście jest za mało inicjatyw skierowanych do młodych ludzi. Chcieliby mieć wpływ na sprawy, które ich dotyczą. Podczas spotkania w drugim LO członkowie samorządów szkolnych debatowali nad sensem i możliwościami pracy w Radzie. Inicjatywa bardzo pozytywna, ponieważ to uczniowie, młodzież, poczuwając się do aktywności obywatelskiej, zainicjowała tę akcję, żeby od nowa powołać Młodzieżową Radę Miasta. Jest to na pewno krok ku nowym inicjatywom w mieście. Ma to być organ wspomagający Radę Miasta. Oczywiście jak do tego ustosunkują się inne samorządy uczniowskie gorzowskich szkół, za chwilę zobaczymy. Szukałem od wielu miesięcy takich różnych inicjatyw, jakichś akcji, wydarzeń, które by były organizowane przez młodzież i ich naprawdę jest bardzo mało. Zwłaszcza, że jestem osobą aktywną, która działała już w samorządach uczniowskich, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na powołanie Młodzieżowej Rady. To jest rewelacyjny pomysł, szczególnie, że zainicjowany przez pierwszoklasistę naszej szkoły. To jest taki nowe spojrzenie na nasze możliwości i pokazanie, że możemy coś zrobić, zjednoczyć, w sumie to jest zjednoczenie wszystkich szkół, żeby zrobić coś wspólnie i to jeszcze w takiej skali miejskiej całego Gorzowa. Co chcielibyście zmienić? Musimy to ustalić zresztą, tak samo jak prezydium musi wytyczyć sobie jakieś cele do swojej działalności, ale na pewno to jest po to, żebyśmy mogli wykazać jakieś nowe inicjatywy w naszym mieście, żeby było coś ciekawszego, coś nowszego, co daje więcej możliwości. Chcemy pobudzić młode osoby do aktywności. Chcemy ich nauczyć, jak mają być pełnoprawnymi obywatelami naszego miasta i nie tylko chodzić na wybory, chociaż często się zdarza, że młode osoby nie chodzą na wybory, ani nie angażują się w różne sprawy. Chcemy ich właśnie uczyć i organizować różne inicjatywy młodzieżowe. Na samym początku zostaną przedstawione cele Młodzieżowej Rady Miasta. Potem młodzi będą dyskutować, czy warto taką Młodzieżową Radę Miasta powołać. Jeżeli okaże się, że tak, młodzi podpiszą, stworzą list intencyjny, które zostaną złożone na ręce przewodniczącej Rady Miasta.